witam, nazywam się Łukasz Ceran, jestem zawodnikiem Gastra International Divers Extreme Team. Dzisiaj pokażę Wam, jak robić skok z grabem. Jest to jeden z podstawowych manewrów freestyle'owych. Polega na tym, aby wyskoczyć w czasie lotu, puścić tylną rękę, chwycić deskę, puścić deskę, złapać drążek sterujący i wylądować. Żeby się do tego zabrać, należy najechać, wykonać skok mniej więcej 2 metry wysokości. Jeśli skoczycie za nisko, nie będziecie mieli czasu na zrobienie grabu. Jeśli skoczycie za wysoko, może być ciężko opuścić rękę, możecie się przestraszyć wysokości. Wybijacie się z latawca do góry. Kiedy jesteście, jeszcze lecicie do góry, a macie kajta w zenicie, puszczacie tylną rękę, uginacie tylną nogę, dotykacie deski lub łapiecie ją, prostujecie nogę, wracacie ręką na bar, ściągacie przednią rękę, aby wrócić na hańs. Ważne jest, aby nauczyć się tego ruchu. Pamiętajcie, lądujcie zawsze z wiatrem na ugiętych nogach. Najczęstszym błędem jest uginanie obydwu nóg. Jeśli gniecie obydwie nogi, nie macie jak złapać deski. Jeśli ugniecie tylko tylną nogę, a przednią zostawicie prostą, deska wskakuje Wam sama do ręki. W momencie, w którym zaczniecie robić skoki z grabem na niższej wysokości, możecie próbować skakać wyżej i dłużej trzymać deskę. Zawsze pływajcie zgodnie z przepisami kitesurfingowego prawa drogi. Wykonując skok z grabem i inne manewry, upewnijcie się, że macie wystarczającą ilość miejsca na wodzie, by nie zagrażać sobie i innym. Powodzenia!